Witam wszystkich serdecznie. W końcu oczekiwany test agregatu V2. Jesteśmy przygotowani. Mamy podłączony wymiennik. Tutaj węże ogrodowe sobie zasuwają po ścianie. Pompa tłoczy. Próbuje się odpowietrzyć. Na razie tak troszeczkę słabo. Kaseta na razie wyciągnięta na czas pomiaru. Musimy sobie najpierw zmierzyć, czy biegunowość pasuje i czy czasem coś się nie stanie, bo dalej lecimy na testowej skrzynce. Testowa skrzynka na razie z kosiarki wyciągnięta, z agregatu V1. Lecimy dalej na jednym alternatorze. Będziemy to zmieniać za jakiś czas, jak wszystko ruszy. Dolałem troszeczkę benzyny, bo było zapowietrzone. Lecimy na dwóch trupach, tutaj jest jedna cela uszkodzona mechanicznie, tutaj prawdopodobnie jest zwora na celi, więc spróbujemy, czy zakręci w ogóle. Ok, zobaczymy. No i poszło szybciej i lepiej niż sądziłem. Pierwszy raz jak odpalił, to tak gładko nie ruszył. Coś poszło nie tak. Chyba brakło mu... Aha. Stawiam na to, że cofłem zapłon o jeden. I oto poszło. No, wy nie zobaczycie, ale jest 1520. Chyba muszę jeszcze dolać troszeczkę benzyny, bo mało. Dobrze, kolejne podejście. Dolałem troszkę benzyny, nie chciałem aż za dużo dolewać. Dolewa. No, to jest oznaka, że ma za mało. Daję mu gazu, ma za mało benzyny, mam za mało dalej. No, muszę jeszcze dolać. Jednak się nie obejdzie. Jak mu nie dasz żreć, to nie pojedziesz. Kolejne podejście. Na razie wygląda ok. Mamy problem z paliwem. Jajajajaj. Spróbujemy, bo niby go ustawiłem na pozycję, że jest z górki. Czyli powinien mieć więcej, ale możliwe, że w złą stronę dałem. Spróbujemy teraz. Damy mu jeszcze raz. O. Możliwe, że nie słyszycie, ale jest dużo lepszy dźwięk. Ok, czwarta pozycja. Nawet dość dobrze chodzi. Temperatura z powrotu jest w miarę ok. Tutaj jeszcze nic nie ma, ale widzę, że kapie mi. Troszeczkę zmniejszymy z 45, damy sobie na standardowe 20.
tyle tych prób, to się alternator sam wzbudził. Troszeczkę wysokie napięcie, 34. No ale w sumie jest bez obciążenia. Nadamy sam przekaźnik. Spadło do 33. Po prostu uciekło mu napięcie. No ale dobra. Zmierzymy sobie miernikiem i lecimy z tematem. Biorę miernik. Jak zawsze wszystko na żywca, troszkę nieprzygotowany. Miernik miał tutaj sobie leżeć, no ale wyszły jaja z akumulatorem. Teraz tak, plus jest tu, minus jest tu i dajemy sobie obciążenie. Tylko nie umiem przekręcić stacyjkę. Volty. Dobra, ale głównie mi chodzi o polaryzację, która jest poprawna, nie mam z minusem. A jakbym dał na opak, to by mi wyszło coś takiego, wyszłoby z minusem, ale polaryzacja pasuje. Rozłączymy tu, połączymy tu. Teraz czas na kasetę. W kasecie mamy 35 amper. Okay. Kasety mamy, więc mamy zasilanie. I teraz tak. Teraz będzie po silniku też słychać. 28,4,2 i zobaczymy, co tu się dzieje, co sobie z tym robią regulatory. Ściągnę was z kamery tutaj. 27,7, a ten, co pokazuje, 27,6. Dobrze, czyli lecimy z koksem. Nie wiem, czy będzie widać, jak zasuwa licznik, ale zasuwa. Drugi nie aż tak, ale jak coś, to włączymy mu jakieś obciążenie. W sumie w tym momencie agregat uzupełnia to, co panele będą odcinać, więc uznajmy, że jest ok. No i niech test na razie trwa, aż zacznie mi się pokazywać temperatura na zasilaniu i na powrocie, więc na razie cierpliwość. Plan jest taki, żeby wyjechać benzynę praktycznie do zera, aż silnik zgaśnie. Temperatura na wentylatorze, znaczy na chłodnicy, się utrzymuje cały czas na 70 stopniach za wymiennikiem. Przewody tutaj dają radę jeszcze, nawet aż tak nie kapie. Możliwe, że się to troszkę dociągło z racji rozszerzalności termicznej. W zbiorniku z płynem chłodniczym nie widzę dużego przyrostu. To świadczy o tym, że większość temperatury wymiennik bierze na siebie. Pakujemy tam do grzejników, ale tak pod słońce, jak się popatrzy, nie wiem, czy to zobaczycie, widać, że faluje powietrze, jest ciepełko. Na pewno muszę sobie załatwić inny akumulator, prawdopodobnie z mojego sondacza wyciągnę ten, co zabudowałem ostatnio, wsadzę go tutaj, bo przypomniała mi się taka jedna rzecz. Każdy silnik z komputerem po spadku napięcia musi się zaś nauczyć silnika, w sensie jego pracy, sondy lambda,
czujniki i tak dalej, i chcę doprowadzić teraz tą wiązkę, tą tutaj, tą całą wiązkę, co idzie na samochód, no na samochód, na agregat. Muszę ją doprowadzić do porządku i nie rozłączać więcej akumulatora, tak żeby nie kasowała się pamięć komputera. Na pewno muszę wymienić te kółka, bo powiem szczerze, więcej mi trwało wypchanie agregatu z punktu A, czyli stamtąd, do punktu B, niż podłączenie tłumika, podłączenie baku. Choć w sumie muszę jeszcze to zrobić tak, żeby nie popełniłem błędu przy łączeniu, bo popełniłem błąd, ale wyłapałem przed rozruchem. No i tutaj tak samo będę musiał to troszeczkę inaczej zrobić, ale główny zamysł dał radę i wszystko działa. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo nie powiedziałem, to jest mostek z diod Schottkiego V1, jak widać, a to jest V2, a to jest V2.1. Diody są na zewnątrz, radiatory do środka, większa płytka, elastyczne połączenie, tutaj było tak, jest to bardziej przyjemne w użytkowaniu. Więc co? Dojeżdżamy benzynę i tyle. No i tym razem z silnika nie ma tyle wody co ostatnio. Możliwe, że też troszeczkę jest cieplej, nie kondensuje się tak. Fajnie brumczy. Jedynie coś przerywa. Nie wiem dlaczego. To będę musiał się dopytywać was już, jak to się mówi. Więc na razie niech to zleci. Jak się nic nie pojawi ciekawego, to w tym momencie ja wam dziękuję. Na pewno długo czekaliście na ten test. Z racji, że pogoda dopisała, to dzisiaj był zrobiony. W planie jeszcze będę musiał tutaj zrobić do kolejnego testu, że będziemy lecieć na własnej skrzynce. Już tutaj będzie pierwsza sekcja pierwszego alternatora, przygotuję już pod drugą, ewentualnie pod trzecią i będziemy tutaj dalej z tym działać, będziemy to ogarniać i pomału robić na, jak to się mówi, wykończenie, żeby do spraw elektrycznych nie wracać, elektrykę mieć ogarniętą i będziemy później walczyć z mechaniką, żeby to wszystko mechanicznie jeszcze ogarnąć. Przy baku już raczej nic nie będę robił, jedynie wymienię przewody na dłuższe do mojego docelowego planu, gdzie to ma być, jak to ma być i tak dalej. Ale do tego jeszcze daleka droga. Jeszcze kilka testów albo kilkanaście i będziemy mieli temat, jak to się mówi, powiedzmy z bani. Będziemy mieli uniwersalny silnik do wszystkiego. Dobrze. W razie czego, na razie. Cześć.